Cześć, nazywam się Robert Marchel i od 10 lat zgłębiam wiedzę na temat rozwoju osobistego i relacji damsko-męskich, a od 7 lat prowadzę konsultacje na temat naprawiania związków i powrotu do byłych partnerów. Dzisiaj powiem o mitach, które bardzo często przebijają się przez wszelkie poradniki i porady psychologów, nawet tych topowych, na temat budowania szczęśliwego związku. Jest to temat tak mocno niezrozumiany, że te wszystkie porady, albo przynajmniej zdecydowana większość porad, może działać tylko i wyłącznie w jednym określonym przypadku, a w niektórych przypadkach może przynosić bardzo duże szkody. Jeżeli weźmiesz jakikolwiek poradnik na temat budowania szczęśliwego związku, to będzie tam oczywiście garść dobrych porad, ale w większości te porady polegają na tym, żebyś okazywał swojemu partnerowi jak najwięcej zainteresowania. Wychodźcie częściej z domu, pokazuj, jak bardzo ci zależy, sprawiaj niespodzianki, prezenty, rób coś dla swojego partnera, czekaj na niego, zajmuj się obowiązkami domowymi i tak dalej, i tak dalej. Okazuj więcej zainteresowania i jeszcze więcej zainteresowania. I to wszystko ma sens pod warunkiem, że związek jest w dobrej kondycji. Jeżeli już coś w tym związku zaczęło się psuć, dajmy na to, jedna osoba jest trochę bardziej zdystansowana, druga trochę bardziej się stara, to wprowadzanie takich rad nie ma większego sensu, zwłaszcza dlatego, że to właśnie ta bardziej zainteresowana osoba z reguły szuka takich poradników, bo widzi, że traci swojego partnera, jej partner coraz bardziej się od niej odsuwa, od tej osoby, niezależnie czy to jest kobieta, czy mężczyzna, i chce jakoś zadziałać, chce coś zrobić, chce coś naprawić. Jeżeli w takiej sytuacji ona czyta, że trzeba okazywać więcej zainteresowania, to jeszcze bardziej przytłacza swojego partnera, jeszcze mocniej naciska na spotkanie, jeszcze bardziej pokazuje swojemu partnerowi, że go kocha, i niestety na dłuższą metę będzie to wpływało na złamanie równowagi uczuć jeszcze mocniejsze i będzie się to przyczyniało do destrukcji tego związku. Takie porady są dość przebiegłe, dlatego że bardzo podobają się ludziom. Zwłaszcza jeżeli ktoś czuje, że traci swojego partnera i dowiaduje się, że receptą na związek jest okazywanie więcej zainteresowania, myśli sobie: to prawda, gdyby mój partner okazywał mi więcej zainteresowania, wszystko byłoby w porządku. Te rady są prawdziwe, ale to nie znaczy, że jeżeli on sam zacznie okazywać więcej zainteresowania, to faktycznie ich związek się naprawi. Wręcz przeciwnie, będzie tylko gorzej. Podam Ci przykład z jednych z moich ostatnich konsultacji. Klientka, z którą rozmawiałem, miała poważny problem, bo jej mąż zaczął się spotykać z inną kobietą, ewidentnie z nią flirtował, nie reagował praktycznie na żadne próby rozmawiania na ten temat i stał się dużo chłodniejszy, dużo bardziej zdystansowany. I wtedy moja klientka trafiła na porady psychologiczne, gdzie pani psycholog powiedziała jej, że musi okazywać swojemu mężowi więcej zainteresowania. On jest zdystansowany, to nic, ona musi się cieszyć na jego widok, kiedy wraca z domu, musi robić mu różne przysługi, gotować obiad i tak dalej. To była porada pani psycholog, to też są porady w większości książek na temat relacji. Ja przeczytałem tych książek co najmniej kilkanaście, i to zarówno po polsku, jak i po angielsku, i wiem, o czym mówię. Więc klientka stosuje więcej zainteresowania i jej mąż jeszcze mocniej się od niej odsuwa, bo widzi, że tamta kobieta jest słaba, że tamta kobieta próbuje go zatrzymać za wszelką cenę. A atrakcyjna postawa polega na czymś zupełnie innym. Polega na pokazaniu, że nie potrzebujesz swojego partnera do szczęścia. Że owszem, chcesz z nim być, ale jeżeli on nie chce, to w porządku. Nie jesteś zdesperowany, poradzisz sobie bez niego. I oczywiście w tym przypadku trzeba naprawić równowagę uczuć. I właśnie ten temat będę bardzo obszernie poruszał na moim najbliższym webinarze, który odbędzie się w czwartek, 20 sierpnia o godzinie 21:00. Musisz tam być, kliknij tutaj i koniecznie zarezerwuj sobie miejsce. A już niedługo pojawi się cały kurs właśnie na temat budowania szczęśliwego związku, na temat wychodzenia z kryzysowych sytuacji. I tam porady o tym, jak okazywać więcej zainteresowania, stanowią może 5%. 95% to radzenie sobie z konfliktami, radzenie sobie w kryzysowych sytuacjach. Bo jeżeli jest dobrze, to wystarczy pamiętać o kilku prostych zasadach i będzie cały czas dobrze. Gorzej, że praktycznie w każdym związku z czasem pojawiają się różne dziwne sytuacje. Jeżeli będziesz aplikował jedne zasady do każdej sytuacji w związku, to niestety nie zda to egzaminu i prędzej czy później się
ten związek rozpadnie. Musisz być elastyczny, musisz być przygotowany na różne sytuacje. O tym właśnie mówię, mam ogromne doświadczenie, bo pracuję pod tym względem już 7 lat, a terapie małżeństw czy par w Polsce są tak zastraszająco nieskuteczne, że nawet ostatnio widziałem program w Dzień Dobry TVN, gdzie dwie panie terapeutki zapytane o to, jaka jest skuteczność ich porad, publicznie przyznają, że one nie będą nawet na ten temat mówiły, bo to zniechęciłoby absolutnie wszystkich, żeby w ogóle z takich porad korzystały. No więc to mówi samo za siebie. Jestem przekonany, że ta wiedza, którą ja obecnie mam i którą cały czas zdobywam, będzie w stanie zmienić polskie realia, jeżeli chodzi o związki, o rozwody, których jest tak dużo. Dlatego koniecznie bądź ze mną w ten czwartek, dowiesz się zdecydowanie więcej. To może być wydarzenie, które wpłynie na resztę twojego życia. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.